Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Karier Bramkarzem. I niestety mam złe wiadomości, ponieważ praktycznie żadna zagraniczna oferta nie chce przychodzić, bo sprawdzam sobie symulując tą karierę aż do okienka transferowego i przychodzą tylko oferty z BPL, więc niestety zostaniemy w tej lidze, tylko postaramy się zmienić klub. No jaki? Zobaczymy. I zagrajmy dzisiaj pierwszy mecz z Beşiktaş'em. Takie stroje mogą być. I zaczynajmy! I pierwsza akcja naszego zespołu, ładnie to rozgrywają. Zobaczmy. I Kawlak nieodpowiedzialnie fauluje, to musi być czerwona kartka. Faul na Tysonie i tak jest. Sędzia mimo i Szrudy wyrzuca Kawlaka z boiska. Zobaczmy to jeszcze raz w powtórce, bo był to naprawdę brutalny atak na nogi Tysona. I znów nasza ekipa w ofensywie bardzo dobrze dzisiaj grają. Ładny tutaj rajd, świetne podania. Wow, praktycznie wypuszczony już na czystą pozycję. Strzela, ale blokowany jeszcze Kwałkwę i 1-0. Piękne wykończenie naszego zawodnika, naprawdę atomowy strzał. Bramkarz bez szans. Była to za mała odległość, żeby bramkarz miał jakiekolwiek szanse na interwencję. Zobaczmy to jeszcze raz. No tak jest, no bramkarz rzucił się, ale co z tego, jak nie było szansy, że zdąży. I prowadzimy 1-0. I teraz akcja Beşiktaş'u, zobaczmy Sahan. Sahan podaje do Guluma. Gulum? Ale beznadziejna wrzutka i pewny chwyt Boruca. No i koniec spotkania, zwyciężamy w tym turnieju przedsezonowym. Naprawdę świetny wynik, w tamtym roku odpadliśmy bardzo szybko, a tym razem udało się już zwyciężyć, więc o to chodzi. Naprawdę, fajnie nam poszło. Ważne, że zdobyliśmy ten tytuł, jakże zacny. Wiadomo, każdy tytuł cieszy. Mimo iż planujemy transfer, to jednak zdobywać tutaj tytuły nadal chcemy. Nie chcemy odpuszczać, chcemy się dobrze pożegnać z tym klubem. Jak widzimy, Europejski Puchar Narodów należy do nas. No, Boruc nie musiał w tym spotkaniu za dużo robić. Jeden strzał złapany, zero sparowanych. No, nie stwarzali sobie gracze Beşiktaş'u zbyt wielu okazji. A tutaj ładny strzał i dobitka jeszcze lepsza naprawdę. Przy strzale Kwałkwę Zengin był bez szans. Była to niesamowita bomba. No, nasza ekipa dominowała, Beşiktaş nawet nie oddał celnego strzału, nawet niecelnego nie oddał, więc nie miał żadnych szans na zwycięstwo. Najlepszy elbkick. Zasłużenie, myślę. Zengin, jedna interwencja, Boruc jedna, więc tutaj wyrównanie. Ale jednak Turek coś wpuścił, a my nie. Przejdźmy dalej. No i widzimy tylko potwierdzenie tego, co już miało być. Zwycięzcy. No i widzimy potwierdzenie tam wiadomości, wszystko pięknie, ładnie. Ale teraz jest rozkmina, gdzie pójść do BPL, no. Nie chcę iść szczerze do Arsenalu, nie wiem czemu tam Polski, z tego co kojarzę, tam Szczęsny broni obecnie. I nie jest to kierunek, z którym chciałbym iść, ale jakbym dostał ofertę na przykład od Chelsea, to bym nie odrzucił, nie? Bo Chelsea zajęła drugie miejsce w tamtym sezonie i chętnie doprowadziłbym ją do tytułu mistrzowskiego, bo jednak chyba zagrają tutaj w odpowiedniku tej Ligi Mistrzów. No na przykład Manchester City chyba w tamtym sezonie zajęło dopiero piąte miejsce, czy czwarte, więc to była bardzo niska pozycja. Ale tak, transfer do Chelsea byłby ciekawą rzeczą, tylko musimy najpierw dostać taką ofertę, nie? Bo na razie nie mamy żadnej. Albo jest teraz jakaś, zobaczmy, od Chelsea. Na razie nie będę podejmował decyzji, napiszcie co o tym myślicie. I zaczynajmy mecz z Arsenalem. Wybierzmy stroje. Takie myślę mogą być. I zaczynajmy to spotkanie. I będzie rzut rożny dla Arsenalu. Znowu gry Theo Walcott. Theo Walcott centruje na Coquelin, a ten nie strzela w bramkę nawet. Mamy dużo farta, naprawdę dużo. Ojojo, już 88 minuta. Sanchez, Alexis Sanchez podaje do Gabriela. Gabriel obsługuje świetne podanie Sancheza. Sanchez i Boruc spokojnie go odprowadza, ale nieodpowiedzialny ślisko obrońcy i mamy rzut karny. No nie wierzę szczerze w to. Po co ten obrońca wykonywał ślisk? Boruc idealnie skracał kąt. Sanchez nie był w stanie nic zrobić, a ten fauluje. Po co? Po jakiego grzyba faulowano?
Nie wierzę. W 90 minucie mamy rzut karny i całe marzenia mogą prysnąć w jednej chwili. I wykona go sam poszkodowany. Alexis Sanchez kontra Boruc. Zobaczmy. Alexis Sanchez, słupek! Uff, mamy dużo farta, ale jeszcze Alexis ma piłkę. Co wymyśli? Centruje w pole karne na Welbecka, a ten nie trafia w bramkę. I mamy rzuty karne. Rozstrzygnie konkurs jedenastek. Kto wyjdzie z niego zwycięsko? Zobaczymy. I zacznie nasza ekipa w bramce rywali. Szczęsny więc. Pojedynek polskich bramkarzy w serii jedenastek. Pierwszy uderzy Callum Wilson. Kontra Szczęsny. Zobaczmy. Callum Wilson. Idealnie, idealnie. Szczęsny bez szans. No. I teraz Theo Walcott kontra Boruc. Zobaczmy. Theo Walcott. Słupek. Uff. Uff, uff, uff. I tyle. Teraz Fraser. Fraser. Pewnie naprawdę idealnie wykonany rzut karny. I teraz Mario Götze kontra Boruc. Zobaczmy. Mario Götze! Ależ interwencja Boruca kapitalna. A teraz Murray kontra Szczęsny. Może to Murray zakończyć i dać nam pewne poradzenie. Murray! Cudownie Szczęsny, naprawdę. Polscy bramkarze są dzisiaj w fenomenalnej formie. A teraz Kościelny kontra Boruc. Laurent Kościelny! Pewnie. I teraz do rzutu karnego podejdzie Tyson. Jedna z gwiazd naszej ekipy. Tyson kontra Szczęsny. Tyson! Perfekcja, po prostu perfekcja. I teraz wszystko może się zakończyć. Dany Welbeck musi wykorzystać rzut karny. Dany Welbeck kontra Boruc. Zobaczmy ten pojedynek. Dany Welbeck! Idealnie. I teraz Arter. On to może zakończyć. Oby. Zobaczmy. Arter! Poprzeczka, nie wierzę w to. Ale jeszcze mamy szansę. Boruc broni. Artur Boruc kontra Alexis Sanchez i winowajca, który doprowadził do tych rzutów karnych, nie wykorzystując go w 90 minucie. Alexis Sanchez! Niestety tym razem pewnie. Ale dobrze, że tak w meczu nie strzelał. I teraz Matrici kontra Szczęsny oczywiście. Matrici na dwa tempa! Pewnie. Uff, naprawdę dużo szczęścia. I teraz Coquelin kontra Boruc. Kto wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko? Zobaczmy. Filip Coquelin! Gramy dalej. I teraz Minx. Jak uderzy to nasz zawodnik? Minx! No fatalnie! I Arsenal przed szansą. Jeśli wykorzystają ten rzut karny, wygrywają. Wykona go Aaron Ramsey. Aaron Ramsey! Słupek! Gramy dalej! Gramy dalej! O to chodzi. I teraz Cook kontra Szczęsny. Cook! Od słupka, ale wchodzi. To jest najważniejsze. I kto podejdzie w ekipie Arsenalu? Monreal. Nacho Monreal kontra Boruc. Zobaczmy. Nacho Monreal w środek. Pod poprzeczkę. Idealnie. A teraz Elbkick. Kontra Szczęsny. Zobaczmy. I pewnie, naprawdę bardzo pewnie to wykonał. A teraz Bonucci. Jak wykona to Włoch? Kapitan Arsenalu uderza w środek. Znów pewnie pod poprzeczkę. Idealnie wykonany rzut karny. I teraz Francis. Kontra Szczęsny. Pewnie w środek. Widzę, wszyscy teraz biją w środek. Zobaczmy, co my wymyślimy. Ale w końcu muszą to zmienić. No muszą. Nie ma opcji, żeby cały czas tam byli. Debussy. Ma Debussy. I znowu środek. Nie wierzę w to po prostu. Ale teraz czas na pojedynek bramkarzy. Boruc. Zobaczmy. Artur Boruc! Ależ pewnie, Szczęsny bez szans. I teraz czas na Wojtka. Wojciech Szczęsny, zobaczmy. Wojciech Szczęsny, poprzeczka i wygrywamy, tak jest. Mamy drugi praktycznie puchar w tym sezonie. Po tym przedsezonowym zdobywamy Community Shield. Idealnie, idealnie po prostu. Coś pięknego wygrać po takiej serii rzutów karnych, gdzie nawet bramkarz musiał strzelać. Niesamowite naprawdę, coś niesamowitego. A Boruc potrafił jak zawsze wykorzystać swój rzut karny. Chyba pierwszy raz strzelał, ale co z tego?
A Szczęsny trafił w poprzeczkę, dzięki czemu wygraliśmy. Szkoda, że akurat Szczęsny się pomylił, ale ważne, że Arsenal przegrywa ten finał. A nasza ekipa może celebrować pierwszy zdobyty puchar w tym sezonie. I oby tak dalej. Niesamowita radość, jak zwykle, po zdobyciu trofeum. Jak widzimy, Borut sparował jedno uderzenie, wpuścił aż 7 bramek, no ale niestety tak się kończą rzuty karne, no, że tyle się wpuszcza. No. Tutaj widzimy nasz bohater Alexis Sanchez, który w 90 minucie spudłował rzut karny, a potem jeszcze Welbeck dobitkę po wrzutce Sancheza, więc no, mieliśmy sporo szczęścia jeszcze w regularnym czasie gry. Chociaż ten faul był tak głupi, że nie mam słów, nie. Tutaj Arsenal oddał jeden celny strzał. Ogólnie oddali 7, znaczy 5. My oddaliśmy jeden i do tego niecelny, ale wygraliśmy. I to jest najważniejsze. Zawodnikiem meczu szczęsny, ale niestety w rzutach karnych się aż tak jak my nie popisał. I przejdźmy dalej. No, jesteśmy już po drugim spotkaniu, teraz tylko zrobimy sobie trening. I muszę przemyśleć porządnie tą ofertę Chelsea, no bo jednak, jak mówię, przesymulowałem chyba z 5 razy do okresu transferowego, żeby sprawdzić, jakie oferty przychodzą i niestety przychodzą tylko od klubów angielskich. W ogóle nie ma zagranicznych ofert. Czy to z Serie A, czy La Liga, czy choćby Bundesliga. Nie przychodzi ani jedna oferta, więc musimy przyjąć jakąś z Anglii. Od Chelsea wydaje się chyba najciekawsza, ale co będzie, zobaczymy już w następnym odcinku, czy przyjmiemy, czy nie. Bo do Arsenalu szczerze nie chcę iść. Więc jak coś uzyskasz, wam bardzo dziękuję za ten materiał i zapraszam was na następny. Trzymajcie się.